Czy brak skinów Cię dobija? Zmień to i weź udział w kalendarzu, w którym do zgarnięcia są skiny o wartości około 500 zł. Wybierz wolny numer od 1 do 40. Zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Witam serdecznie, jestem oczywiście Kroks i zaczynamy sobie od Bożych Batelek. Boże Batelki to jest coś, przy czym oczywiście się zbieramy, no niemalże codziennie, i próbujemy oczywiście je wygrać i przede wszystkim fajne skiny zdobyć. Dlatego już na start 10 skrzynek Beast sobie tutaj wrzucamy, tworzymy bitewkę, a ja od razu na starcie przypomnę Ci, że możesz wziąć oczywiście udział w kalendarzu. Wystarczy zostawić suba z dzwonem, łapę w górę pod filmem, komentarzyk oczywiście napiszesz, no i oczywiście dołącz na Discorda, bo jest to bardzo ważne, sprawdzę to. No i jak jesteś osobą pełnoletnią, no to trzeba użyć kodu KROKSI na CSGO skinsie. Wystarczy, że zaloguj się z linku z opisu, bądź kliknij oczywiście tutaj magiczny plusik, KROKSI przez 2x, masz wtedy skrzyneczkę za free, jak jesteś nowym użytkownikiem. No i oczywiście, no jak chcesz sobie wpłacić, no to przed każdą płatą kodu możesz sobie użyć i 10% więcej do każdej płaty zyskać. Więc myślę, że jak najbardziej warto sobie z tej opcji skorzystać, jak oczywiście chcesz sobie jakieś fajne skinki powygrywać. No ta M-ka, no 246 zł, no tutaj musi jakiś banger mocny dla mnie wylecieć, no ten USP kilka ofert na pewno takim bangerem jest, tylko że dla mojego oponenta niestety. Zobacz, skauci 98 zł, no lekko tutaj nadrabiamy, no ale to dalej jest 200 zł prawie że straty dla mojego oponenta, no już teraz 150, więc zobaczmy, dwie ostatnie skrzynie. No jest ten USP Killconfirm dla nas, to jest bardzo ładne odbicie. No już tylko 20 zł tutaj straty, ostatnia skrzynia, no szczerze... No, minimalnie zabrakło, minimalnie niestety zabrakło. Ale czekaj! No przecież ja mam AWP Desert Hydra z poprzedniego filmu. No zapomniałem, stary! No tak! No tak, no stary, ja już się tak źle czuję, że ja zapomniałem, że AWP Hydrę wygrałem wczoraj. Tak chory byłem, wiesz, że aż zapomniałem, że z 1% w nim poleciała. No dobra, zmienia to bardzo postać rzeczy, dlatego możemy sobie pozwolić, że tak powiem, na więcej. No mając 10 koła, definitywnie można na więcej sobie pozwolić, tak? Więc zobaczmy, skrzynka, oczywiście procentóweczka na Hyderkę. Z botem Rosso 5460 zł koszt tej bitwy. No nie ukrywam, jest to... Ulala! No i o to chodzi. Nie ukrywam, jest to strzał taki dość mocny. Taki, no nie, może nie all-in. No ale jak tutaj tą bitwę przegramy, to zostanie nam już tylko 5 koła. Znaczy tylko, no zobacz, leci Hydra! Well Warren 7 koła, do tego oczywiście karamicik 6 koła. No i bardzo dobrze zaczynamy tą battle. Połowa skrzynek za nami. Dwa tutaj itemy, które naprawdę są warte uwagi. No łącznie 13 koła z tej bitwy, więc o to właśnie chodzi. To jest to, po co ja tutaj przyszedłem. No teraz karambit dla mojego oponenta, ale spokojnie. No póki co to leci do mojej kiermany wszystko. No chyba, że jakąś tutaj AWP właśnie Desert Hydra trafi, oczywiście nie chcę wykrakać. No a zobaczmy, dwie ostatnie skrzynki i zobaczmy. Ostatnia szansa tutaj jeszcze na podbicie wartości mojego ekwipunku. No tu się nic już nie wydarzy. No i prawie 20 koła z tej bitwy, stary, udało nam się wyciągnąć. Dwa razy karambit slaughter, do tego AWP Hydra. No po takie wygrane na CSGO skinsa przychodzę. 24 tysiące w moim balansie. Nie pamiętam naprawdę kiedy tyle udało mi się, że tak powiem, funduszy zebrać. No fantastycznie, naprawdę fantastycznie. Myślę, że skrzynki Luxurious w sztukach 10, 4200 zł, no już tutaj mnie naprawdę mocno odkleja, że robię takie bitwy. No 4200, jeżeli przegramy tą bitwę, no to jest kupa kasy, nie? Więc pamiętaj, żeby grać oczywiście rozsądnie, z uwagą, nie tak jak pan prowadzący, bo mnie lubi czasem odkleić, tak? Nie ukrywam, że czasem lubię się odkleić pod content, tak? Że lubię się odkleić pod content, żeby widzowie oczywiście contentu dostarczyć. No ale ty się nie odklejaj, stary, bo może się to źle skończyć, tak? Pamiętaj, żeby otwierać skrzyneczki sobie z rozwagą. No ten print stream, no ten... Ta peteczka, te P250 na pewno dużo nam zamieszały. No zobaczmy, Princeton teraz dla nas, field tested, bardzo ładnie tutaj spada i przewaga już na naszym koncie. Ojejku, no ale ten Fenek, no właśnie. 1600 zł. No tutaj teraz my musimy liczyć na takiego Fenka dla nas, jeżeli chcemy pozostać przy
życiu w tej bitwie, no ale to jeszcze kałak dla mojego oponenta za 1000 zł minimal wear. No i już naprawdę będzie bardzo, bardzo ciężko do tej bitwy wrócić. No ten nóż dużo nam nie zmienia, no bo 1400 zł jest dalej straty. No i cóż, no tak to musiało się w końcu zakończyć, że w 5% w końcu musiał stracić, tak? No ale dobra, no my się nie poddajemy. Próbujemy dalej poczarować coś. No może teraz te skrzynki Royal. No tutaj 5, bo to jest 3150 zł. No jakbym rzucił 10, to naprawdę byłaby to już mega odklejka, na którą chyba nawet w tym momencie ja nie mógłbym sobie pozwolić. Znaczy pozwolić bym sobie mógł, tak? Ale udało się w końcu coś fajnego zdobyć i nie chciałem tego przegrać na jednym filmie, tak? Zobaczmy. Gorilla, rękawiczki, drugie otwarcie, Desert Eagle. Patrzmy dalej. W ogóle, jak to teraz oglądacie, to chyba już jesteśmy po drugim meczu Ence. Na poprzednim filmie tam właśnie się pytałem, czy oglądałeś mecz. Jak nie oglądałeś filmu, no to nadrób stare zaległości. No ale teraz jesteśmy chyba w tym momencie już po drugim meczu Ence, jak to oglądacie. Ten film będzie pewnie jakoś wieczorem. Więc no daj znać, czy... Znaczy, no już wy wiecie, tak? Ja pewnie też będę wiedział, jak ten film będę publikował, kto wygrał. No ale daj się znać, co sądzicie o drugim meczu, bo drugi mecz z kim nie spojrzałem nawet szczerze. W sensie spojrzałem na tą drabinkę, ale nie skupiłem się aż tak na meczu NC, bo aktualnie to chyba leci ten mecz z godziny 16, tak mi się wydaje. Nawet nie pamiętam, kto tam był. No ale dobra. A, Gamer Legion chyba teraz gra, tak mi się wydaje. No ale dobra, no wiecie czego jeszcze nie było dzisiaj? No nie było dzisiaj ametysta jeszcze. 8400, przepraszam bardzo. 8400, 10 skrzynek ametyst. No to już jest, że tak powiem, chyba ostatnia bitwa w tym filmie, bo... Znaczy, no tak naprawdę wszystko zależy, czy wygramy, czy nie. Jak przegramy, no to zostaje mi dalej 13,5 koła w balansie, no ale przegrać bym nie chciał, tak, no kto chce bitwy takie przegrywać. No ale zobacz, może tutaj jeszcze uda się do tego wrócić, bo chcę dwa noże dla mojego oponenta. No trzeba nadrabiać, tak, 1300 Falchion. No mamy teraz te Shadowki, no ale to jest właśnie, to jest dalej strata przez tego Falchiona, więc zobaczmy, no te rękawice definitywnie nam tu pomogą wrócić do tej bitwy. 1500 zł, bardzo w ogóle ładne rękawice. Fioletowe skiny w ogóle, to jest naprawdę coś pięknego, jestem mega fanem fioletowych skinów. A do takich rękawiczek wiecie co pasuje dla mnie? Jakiś Tiger Tufik. No generalnie uważam, że połączenie fioletowego i żółtego jest naprawdę przepiękne, stary. W sumie od dawna bardzo lubiłem takie połączenie kolorów. Daj znać, czy będziesz sądzić, bo może tylko ja jestem jakiś dziwny. No, wydaje mi się, że fioletowy i żółty naprawdę fajnie ze sobą fitują. I sam miałem kiedyś karabinę Tiger Tufa i może nie fioletowe, ale miałem Amphibius, te niebieskie rękawice. No, jest wygrana bitwa, tak? Więc w teorii nie ma co płakać, no, ale jest to no, duży minus, tak? Znaczy duży. No, z dwa koła chyba wyszliśmy na minus, nie? Tak mi się wydaje. No dobra, no to popróbujmy może jeszcze tego ametystę. Trzy razy sobie otwórzmy. 2500 w jednym otwarciu, stary, no to jest naprawdę giga odklejka. No ale teraz, no chyba się opłaciła, bo tu karamicik, 3600. No dobra, o to chodziło. No i mamy tą skrzynkę Royal, no to też trzy razy sobie zakręćmy. Dla kontentu uznajmy. No i mamy rękawice, mamy print streama. Do tego awupka 2000 zł, więc jest tutaj, no delikatny minus, delikatniejszy niż tam. No ale może faktycznie otwórzmy sobie tą skrzynię z rękawicami, to wam pokażę o jakie rękawice mi chodziło, o ile one tu w ogóle są, ale z tego co widzę, to ich chyba tutaj nie ma. Nic ciekawego również tutaj dla mnie nie spadło, więc no, minus. Ale spróbujmy jeszcze raz. Może teraz się bardziej poszczęści. No chyba niekoniecznie, coś mi się wydaje, dlatego sprzedajemy. 1500, więc nawet na plus delikatnie. 900, no zakręćmy jeszcze raz. No tutaj to, ojojoj, 1300. Ładnie. Jeszcze jedno, 1900, no patrz stary, nawet takie otwarcia, które na pierwszy rzut oka nie są jakieś niesamowite te rękawice, to one faktycznie potrafią ładnie oddać. No tutaj 870 jest dużo na minus. No 1100, no i tak jesteśmy na spory plus. Więc jeszcze z dwa otwarcia sobie zakręcę dla widza. No i bardzo ładnie, 2000 i ostatnie 1000. No dobra, no to zostało nam jeszcze trochę, no to...
zakręćmy sobie trzy razy z skrzynką Luxurious i w tym momencie myślę, że mogę się z wami pożegnać. Myślę, że kontentu dostarczyłem bardzo dużo dobrego, więc dziękuję serdecznie za oglądanie. Daj znać oczywiście w komentarzu, jak ten meczyk NC i co, użyj kodu Crocsy 10% więcej. Taki skrzynka za free. Siema!